Witajcie, bracia i siostry. My w końcu razem jesteśmy. Przyjechałem wczoraj w nocy, więc dopiero nagram antidotum, ale nie mogłem od razu, bo wyjechaliśmy o 5 rano. Gdzie my to żoną dzisiaj jedziemy? Jedziemy dzisiaj do Łodzi na pierwsze forum liderek duszpasterstwa kobiet. Tak to się nazywa. Dlatego ja tam jadę. Stąd będzie, nie wiem. Będzie dużo kobiet. Będzie dużo kobiet z całej Polski. Pierwsze forum, wydarzenie historyczne. Ja jadę przegląd zrobić. No i cudownie, że już jesteśmy razem. Chwała Panu. Amen. I spróbujemy dzisiaj nagrać antidotum, że ja spróbuję, bo jest Sylwia się forumowała, więc będziecie je mieli później, ale jest szansa, że będzie. No, to jeszcze raz pozdrawiam wszystkich z całej Ameryki i cieszę się bardzo, że mogliśmy z Wami razem tam być. A jeszcze mam te ogłoszenie, mogę powiedzieć o Jezus. Chodzi o to, że są zapisy na kurs. Na tym kursie mogą być ludzie, którzy już są po Janie. To wiem, że jakby po kursie Jan, czyli ta grupa ludzi jest jakby dość mocno ograniczona. Ale też muszę to powiedzieć, bo jak się nie zbierze jakaś tam odpowiednia ilość ludzi, no to kurs będzie odwołany niestety. Ale mam nadzieję, że się uda, bo nam bardzo zależy, żeby ten kurs zrobić, jeszcze go nigdy nie było w Rzeszowie. A jest to przepiękny kurs. No. To pozdrawiamy. Teraz jest Piotrków Trybunalski. Jedziemy dalej do Łodzi. Pa. Zrób parze, no. Więc my już dojeżdżamy na miejsce. Znaczy miejsce tu, w sensie przez Łódź jedziemy. Bo to tutaj się ma odbywać. Ja tutaj byłem coś ostatnio po coś. Ale już nie pamiętam po co. Ładne budyneczki, które obejdziemy sobie, żeby nie. Tu right side. No i to tutaj po prawej, to jak tu przy tym kościele. Tu gdzieś trzeba będzie tego szukać. Dojeżdżamy na miejsce. Czy byśmy tu u biskupa byli po lewej, u biskupa Rysia, pamiętasz? No, oczywiście, tutaj no. To tu byliśmy u biskupa, a tutaj po prawej jest to miejsce. O, to tutaj, kochanie, pewnie po prawej. Więc zapraszam Cię do wejścia. No. 14. Świętego Stanisława Koski. Z Bogiem, Perełko. Z Bogiem, papa. Dobrego czasu. Muszę wziąć kurtkę. Weź kurtkę, ubierz się. Powiedz nam miłego antidotum. Miłego antidotum, papa. Pa. I poszła żona. Witajcie. Kochani, ta wieża tutaj to jest katedra. Tu jesteśmy w Łodzi. Właśnie tutaj ostatnio byliśmy w Łodzi u biskupa Rysia. Tam z drugiej strony właśnie jest jego lokum. Ale dzisiaj się nie umawiałem, to nie jesteśmy. A po drugiej stronie jest seminarium duchowne. I tam teraz moja żona jest na forum kobiet. A ja teraz nagram antidotum. O. Dzień dobry, bracia i siostry. Antidotum, dzisiaj 612. W tym momencie z Łodzi. W tym momencie z Łodzi. Sylwunia jest na spotkaniu, będzie do 18. Ja mam nadzieję, że jak nagram antidotum, to jeszcze zdążę jakiegoś fryzjera znaleźć, bo ja tak zarosłem w tej Ameryce. Wyglądam jak dziki wilk. Do tego muszę jeszcze jakąś kawę się napić, bo na razie nie wiem, gdzie jest raz. Te zmiany czasowe, że tak powiem, nie sprzyjają szukaniu tego raz. Ale cóż, jakoś żyjemy. Samuelek mi tu podłączył sprzęt. Fajnie, siedzi po mojej prawicy. W ogóle słuchajcie, jak zimno w tej Polsce. Ja nie lubię tu wracać, jak... No w sensie do tego zimna, nie? Ja to kocham Polskę, ale nie kocham zimna. Dlatego chyba na biegu nie wiem. O, Samuel ma kawę. Zostało trochę? A, bo ta kawa była niedobra, daj. Słuchajcie, jak ja lubię kawę z Orlena, tak powiem wam, że jest taki jeden Orlen, chyba to jest pod Kielcami, czy coś takiego.
zawsze na trasie. To jest jedyny, który tam jest, jak się jedzie z Rzeszowa. I oni mają tak wstrętną kawę. W ogóle nie mają kawy z Orlena, tylko kupki z Orlena. I są Orlenem, ale ja muszę, ja powiedziałem, że jak będę wracał, pojadę do nich, im to powiem, bo po prostu odstraszają klientów, naprawdę odstraszają, no. Ale to dobra, bo mamy nie mówić o tym, co złe, o tym, co dobre. No, Samuel jest chory, nie wiem, czy to dobre. Wszyscy się z tego zimna poprzeziębiali. Chociaż mam nadzieję, że będę mówił sensownie, ponieważ mój mózg jeszcze nie jest tam, gdzie być powinien. A poprzedniej nocy w ogóle nie spałem. No, a bo leciałem. Ale dzisiaj spałem 4 godziny, no to jakoś tam już coś ten łapie poziom. Sobota, dzisiaj Efezjan, 4 rozdział, 7-16. Bracia, każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówię pismo, wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi. Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości, według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Od Niego poczynając całe ciało, zespalane i utrzymywane w łączności, więzią umacniającą, każdy z członków stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Oto Słowo Boże. I Bogu niech będą dzięki. No, bardzo szeroki, obszerny fragment, który pokazuje, no, już na samym początku, w pierwszym zdaniu, każdemu z nas, słowo każdemu, czyli tobie, mi, Samuelowi, każdemu człowiekowi na świecie, każdemu z nas, no to jest to zawężenie z nas, ci, którzy już wybrali Boga w swoim życiu, czyli każdemu na świecie, ale z nas, z ludzi Boga, dana łaska według miary daru Chrystusowego. Czyli każdy otrzymuje, może otrzymać, bo może tak powiem, każdy może żyć w takiej łasce, w jakiej żyje Chrystus. Nie? Ale no, musi to oczywiście wybrać. Czyli możemy, no, jeżeli jak Chrystus, to znaczy, że nieskończona jest ta łaska. Ona nie ma początku, nie ma końca. Ale początek jakby dla nas jest od momentu, kiedy my po prostu chcemy, powiemy Bogu, tak, chcę żyć jak Chrystus. Chcę być tym Chrystusem dla świata. I teraz druga rzecz, którą chcę się podzielić, to On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, pasterzami, nauczycielami. Czyli mamy podział na apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Tak zwana pięcioraka służba. Pewnie w wielu różnych konferencjach słyszeliście o tej pięciorakiej służbie. No i ja widzę, że na przykład od tyłu patrząc, nauczycieli mamy bardzo dużo. W dzisiejszych czasach w internecie i wszędzie każdy z nas może kogoś słuchać. Nie powiem, że zawsze to jest dobre i że to nas gdzieś na manowce nie wyprowadza, ale generalnie ta funkcja jest bardzo rozwinięta. Z tej pięciorakiej służby dla miary Chrystusa, czyli prawdziwy Kościół Chrystusowy powinien mieć, no, te 5 podstawowych służb, czyli tu mamy nauczycieli, od tyłu jadę, 5, potem 4, pasterzami. No i z pasterzy ostatnimi czasy ubywa, mam takie wrażenie, nie? Pasterzami, no to będą biskupi, kapłani, czy powinni być, nie wiem, zawsze są, liderzy, też nie zawsze są, czasem to jest tylko funkcja,
ale do bycia prawdziwym pasterzem gdzieś tam może być daleko, nie? Więc mam wrażenie, że pasterzy ostatnimi czasy ubywa. Ubywa w ilości. Dalej mamy od tyłu ewangelistów. I to jestem tą osobą, ja się mogę w tym wpisać. Ja jestem osobą, która jeździ, po prostu ewangelizuje, głosi Ewangelię, zakłada nowe wspólnoty. No i wtedy tam też trzeba ustanowić nowych pasterzy, no bo ja jadę dalej. Tutaj mamy teraz proroków. To też służba dość mocno zaniedbana w Kościele. I ona wymaga zdecydowanie, ta funkcja wymaga odbudowy. Kiedyś to się stanie, nie wiem kiedy, ale mam taką gdzieś nadzieję, że nasz Kościół odbuduje tą służbę prorocką. Czyli prorocka, czyli otwarta na powiew ducha, że ludzie przepowiadają z ducha Bożego, a nie z ducha ludzkiego, nie z mądrości nauczyciele, tylko jak nauczyciele, tylko mamy jeszcze, potrzebujemy przemawiać z ducha Bożego, pod natchnieniem Ducha Świętego, wypowiadać rzeczy, no czasem tajemne, ale na pewno rzeczy potrzebne dla świata, dla ludzi, dla potrzeb świata, dla prowadzenia Kościoła, nie? Pewnie teraz wbiję kij w mrowisko, ale no, takim głosem proroczym bardzo często są pasterze. Mamy pasterza Franciszka, który bardzo otwiera na wiele rzeczywistości. Ostatnio była ekipa Polaków nasza u niego. I już do mnie doszło bardzo takich wiele ciekawych stwierdzeń, które od papieża wyszły, ale to możecie gdzieś poszukać w internecie, bo ja będę już tylko przekazicielem, nie? Ja sam osobiście nie byłem. No i ostatnia, czyli pierwsza w kolejności, służba apostołami. Apostołowie, no to są ci, którzy tak patrzą szeroko na Kościół i delegują ludzi do pewnych posług. Niektórych do ewangelizacji, niektórych do prorokowania, niektórych do ewangelizowania, niektórych aż było do ewangelizacji, niektórych do nauczania i niektórych do pasterzowania. I takim apostołem na przykład też dla mnie w dużej mierze będzie papież Franciszek, ale właśnie tu w katedrze po lewej stronie na pewno będzie biskup Ryś. To jest taki człowiek w naszym Kościele, który bardzo świadomie rozdziela pewne funkcje i na pewno w bardzo świadomy sposób apostołuje też naszemu Kościołowi. No i cieszę się, że mogę przez chwilę być w jeden dzień w jego diecezji. I amen. Słuchajcie, bo ja bym o tym fragmencie mógł gadać i gadać, a to jest bardzo obszerny fragment. Może ostatni jeszcze tutaj przypomina nam Paweł, że głową tego całego ciała jest Jezus Chrystus, nie? Tego Kościoła jest Jezus Chrystus. Czyli każda służba, każda osoba mamy być poddani Jemu, Jezusowi. Każde nasze czynienie, każde nasze działanie ma być po prostu zgodne z Jego wolą. Amen. Czy co powiem wam? Ciężko mi się słucha nawet siebie, bo jestem tak zmęczony. Zrobię przerwę, żeby się wyziewać, zaraz wracam. Psalm 122. Będzie mi ciężko teraz to powiedzieć, ale idźmy z radością na spotkanie Pana. Ja nie umiem niczego wykrzesać dzisiaj w sobie, ale idźmy z radością na spotkanie Pana. To jest kierunek. Radość. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stają nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Do Niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustanowiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Amen. Jeszcze raz, ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Człowiek, który ma relację z Bogiem, z radością idzie na spotkanie Pana. Często zadajecie pytania, na co zrobić, jak dzieci nie chcą chodzić. No, one nie chcą chodzić do kościoła, bo nie bardzo coś tam dla nich jest. W Łodzi akurat jest taka parafia, w paru miejscach w Polsce pewnie też tu mocni w duchu mają Kościół Ojciec Remi. Oni mają takie podejście, że dzieciaki chcą nam się wracać. I kochani, muszę to powiedzieć, no,
szukajcie takiej mszy, gdzie czujecie, że w zasadzie oczywiście msza każda będzie ważna, ale też potrzebujesz nakarmić swój umysł, potrzebujesz zatroszczyć się o twoje dziecko, potrzebujesz dziecku pokazać Kościół żywy. Powolutku otwierają się parafie na to, że trzeba też po prostu jakoś tak zrobić, żeby tych dzieci czy rodzin z dziećmi nie odpychać, a wręcz zachęcać. I wierzę, że to się będzie bardzo teraz szybko rozwijało. Też chcę powiedzieć, że ktoś szuka swego powołania w Kościele i na przykład jest taki bardzo otwarty na pracę z dziećmi, to chcę wam powiedzieć, że to jest największa potrzeba chyba teraz, żeby ewangelizować i formować dzieci, ponieważ te dzieci będą następnym pokoleniem Kościoła. Jeżeli masz takie obdarowanie od Pana Boga i jesteś na etapie rozeznawania czegoś takiego, to chcę powiedzieć, tak, to jest bardzo dobra droga. I do twojego proboszcza. Porozmawiajcie, pomówcie o problemach, zróbcie spotkanie rady parafialnej i poszukajcie, co dzisiaj możecie zaoferować młodym ludziom. Ja uważam, że to jest jeden z największych potrzeb. Ktoś powie, skąd brać materiały do formacji dzieci. Myślę, że taką odpowiedzią może być armia dzieci. Zapytać się po prostu ich, skontaktować się z państwem SAI. Pewnie są też inne, ale proponuję, nie, że znam, wiem, że na pewno dobrze i można byłoby zacząć po prostu formację dzieci, która jest koniecznością dzisiaj w Kościele. Więc jak tak będzie, to z radością wszyscy będą szli na spotkanie Pana. I tego wam życzę. I my też się dzieliliśmy ze znajomymi teraz, że w amerykańskich parafiach naprawdę całe rodziny się widzi. One z radością idą na spotkanie Pana. Ja wiem, że katolików w ogóle procentowo jest mało, ale na tych mszach ja teraz byłem cały czas codziennie na mszy i to w różnych kościołach, nie że w jednym, w różnych. I chcę wam powiedzieć, naprawdę na tych amerykańskich mszach codziennie były pełne kościoły ludzi, ale w tygodniu pełne i były też rodziny z dziećmi. No, mają to podejście takie do człowieka. Myślę, że my się na to też będziemy teraz otwierać jako Kościół w Polsce. Aklamacja. Pan mówi, z Ezechiela 3:11, Pan mówi, nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Amen. Żebyście wiedzieli, że jeżeli śmierć przychodzi na człowieka, to Bóg tego nie chce. Czyli jeżeli ciężka choroba przychodzi, Bóg mówi, ja tego nie chcę. Choroba śmiertelna, Bóg tego nie chce. I powiedział nam to. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. I miał życie. Więc jak mówisz ktoś z was, albo słyszysz gdzieś odwrotne stwierdzenia, to powiedz, ale przepraszam, w Ezechielu 33:11 jest napisane to, co jest napisane. Nie chcę śmierci grzesznika, mówi Pan, lecz pragnę, by się nawrócił i miał życie. Amen? Amen. No i mamy teraz dzisiaj Łukasza, 13 rozdział Ewangelii. No też piękny fragment o taki. No, zobaczycie. Wersety od 1 do 9. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, iż ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Syloam i zabiła ich, była większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Odpowiedział następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, lecz nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia. Lecz on mu odpowiedział, Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie. I chwała Tobie, Chryste. To jest, kochani, piękna opowieść, naprawdę piękna, o miłości Boga. Nie? Tak było, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. Samo tu
ci zginęli tak, że ucierpieli Galilejczycy, czy bynajmniej powiadam wam, albo myślierzowych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam, była większymi winowajcami niż ich mieszkańcy Jeruzalem. Nie. Co mówi Bóg? Bóg mówi, nawróć się. Nawróć się, a przez twoje nawrócenie diabeł nie będzie miał dostępu do twojego zdrowia czy twojego życia. Znaczy wiadomo, jak będziesz wiernie służył Bogu, to też będzie atakował, jak będzie mógł, tak? Ale generalnie będziesz strzeżony mocą Bożą. Naprawdę. Zobacz, bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Więc widzimy, to nie Bóg doprowadza człowieka do śmierci, tylko grzech doprowadza człowieka do śmierci. Grzech. Śmierć jest skutkiem grzechu. Rzymian 6, 23, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego Bóg mówi, nie grzesz. No i dwa, mówi, bo to dwie części takie są. W drugiej części mówi do nas o tym ogrodniku i panu, także przychodzę na tym figowcu, już od 3 lat nie ma owocu, wytnę go. Nie, pozostaw go jeszcze na rok. Bóg mówi, ja nie chcę wycięcia, czyli śmierci, nie chcę odcięcia od życiodajnego krzewu, nie. Bóg mówi, ja chcę dla ciebie obfitości, ale owocuj. Wydawaj owoce nawrócenia. Znaczy, bez nawrócenia nie wydasz owoców, nie? Ale jeżeli się nawrócisz, twoje życie na pewno będzie owocowało. Więc tu, żeby zobaczyć, po czym poznać, czy jestem człowiekiem nawróconym, jednym z elementów, po którym możemy to zauważyć, są dobre owoce mojego życia. Amen. I tu kończę. I bracie, siostro, nie, nie. Jutro, czyli w niedzielę, bo to jest dzisiaj, nagrywam, będzie dzisiaj. Jutro w niedzielę nasza Judytka ma 21 lat, ma urodziny, i Dominik ma 19 lat. I my tam do nich przyjedziemy w niedzielę. I jest taka prośba, żeby się pomodlić za nich. Żeby oni mieli to doświadczenie żywego Boga, żeby doszli do takiego punktu, w którym powiedzą, tak chcemy, by całe nasze życie służyło Bogu. I tego też naszym wspaniałym, cudownym dzieciom życzę. I dzisiaj na antenie ogłaszam nad nimi pełnię Bożego błogosławieństwa przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc twoją twarz, napełniam się twoim blaskiem. Stojąc przed twoim tronem,